Cześć, zaczynamy dzisiaj niestandardowo ze względu na to, że zaczynamy od dołu, czyli od nóg. Jak widzicie, mam na sobie białe rajstopy, dosyć nieźle kryjące. Całość nóg pokrywam farbami, które dostałam w paczce, że wszystko cieniuję w taki sposób, żeby idealnie odzwierciedlić obraz. Przechodzę do korektoru Can't Stop, Won't Stop i pokrywam nim całe tatuaże. Niestety postanowiłam zakryć najpierw tatuaże, a dopiero później pomalować rękę, ponieważ by prześwitywały. Ale przy okazji można było przetestować, jak sobie z tym poradzą korektory. Żeby wszystko dokładnie wyrównać, użyłam podkładu z tej samej serii oraz pędzla. Dekolt musiałam niestety dodatkowo pokryć farbą akrylową. I przechodzimy do farb Face and Body w czterech różnych kolorach, które właśnie widzicie, i zaczyna się cieniowanie. Najpierw cieniuję sobie rękę, tak żeby Wam pokazać, o co chodzi, czyli pod spodem musi być ciemny cień. Wszystko maluję w taki sposób, żeby pozostawiać sobie jakby ślady pędzla. Tak, żeby to przypominało właśnie obraz olejny, a w zasadzie to pastelowy, ponieważ Edgar Degas malował pastelami. I dodajemy trochę koloru, czyli czerwieni. Przechodzimy do fryzury. Postanowiłam zrobić z moich własnych włosów fryzurę, jaką nosiły baletnice. Musiałam je bardzo dobrze natapirować. Użyłam lakieru, który również dostałam w paczce. I wszystko próbuję tutaj, patrzę co i jak, gdzie można by było podpiąć, gdzie upiąć. No i właśnie podpinam wsówkami. Całość bardzo dobrze utrwalam lakierem i przechodzimy do chyba najbardziej kultowego produktu NYXA, czyli mikserów. Używam białego i tego najciemniejszego odcienia, tak żeby właśnie pokryć całe włosy. Włosy pokrywam na brązowo. Biały używam, żeby nadać głębi całej fryzurze, tak to można nazwać. I przechodzimy już do twarzy. Jak widzicie, wmasowywuję znowu farbkę Face and Body w kolorze białym i wszystko ładnie pokrywam. I cieniujemy. Wiedziałam, w jakim miejscu będzie padało światło, tam na miejscu nagrywania. Więc całą jedną stronę zrobiłam tak, jakby była w cieniu, ze względu na właśnie światło. W obrazach to jest zdecydowanie niemalże najważniejsze. Następnie używam pomadki Suede Cream w takim bardzo ciemnym fiolecie i rysuję nią usta. Znowu staram się robić to w taki bardzo malarski sposób. I coś, co spadło mi z nieba, czyli Sweet Cheeks, dodały to po prostu tak idealny odcień. Powracam do ciała i wszystko cieniuję brązowym mikserem. I tu właśnie możecie zauważyć, że odkryłam, że białym mikserem mogłam pokryć całą klatkę i tak też zrobiłam, żeby było bardziej sprawiedliwie. No i przechodzimy już do eyelinera. Biały eyeliner, którym wyrysowywuję powieki w miarę na kształt oczu. Kolejno Epic Ink Liner i wyrysowuję nim sobie oczy, które też mają być tylko takim punkcikiem. Niestety Wam nie nagrałam, ale już później tylko wytuszowałam rzęsy i wszystko utrwaliłam mgiełką matującą. Przechodzimy do sukienki. Zobaczcie, jak
piękną księżniczkę udało mi się zakupić w Lumpeksie. Bardzo się nad nią napracowałam i powiem Wam szczerze, że chyba łatwiej byłoby ją zrobić od podstaw, niżeli właśnie ją w taki sposób przerabiać. Musiałam najpierw wszystko sobie poodpruwać. Okazało się, że materiał jest wsadzony pomiędzy dwa inne materiały, więc musiałam wszystko to odcinać. Później, kiedy się zorientowałam w ogóle, że w taki sposób jest uszyta ta sukienka, musiałam ją jeszcze raz dodatkowo przeszyć, ponieważ właśnie tak jak możecie to zobaczyć, rozprułam ją po prostu. Żeby pozbyć się tej satyny paskudnej, użyłam białego spraya, tak żeby mi po prostu zmatowił całość. Do wykonania góry użyłam starej sukienki i tak naprawdę ją pocięłam sobie na części, dopasowałam do góry sukienki tej finalnej, w sensie do mojego stroju. No i wszystko zaczęłam przeszywać. Tu możecie zobaczyć, jak obcinam, drapuję. I tak naprawdę znowu szyję. Tutaj ze starej bluzki wycięłam taką falbankę, żeby zrobić rękaw. No i przechodzimy do chyba najbardziej wyczerpującej rzeczy, czyli do malowania całej tej sukienki. Ponieważ miała kilka warstw, każdą z tych warstw musiałam pokryć farbą. Używałam farb akrylowych, tych właśnie co dostałam w parce, w pięknych odcieniach błękitu. Oczywiście na wszystko musiałam uważać, jeśli chodzi o światło i o cień. Tam, gdzie potrzebowałam więcej tego cienia, dodawałam więcej ciemnej farby i tak dalej, i tak dalej. Finalnie cała sukienka, samo pomalowanie całej sukienki zajęło mi 8 godzin. Oczywiście nieodzowny przyjaciel, czyli wiatrak. Wiatrak pomagał mi, żeby szybko mi wysychała każda warstwa. Przy górnej warstwie już musiałam się mocniej postarać, ponieważ była no, oczywiście bardziej widoczna niż te pozostałe. Dlatego też malowałam po kawałeczku. Czekałam, aż mi to wyschnie, żeby mi się nie zlepiał materiał do siebie. Na sam koniec takim szorstkim już pędzlem i szybkimi ruchami dokańczałam spódnicę. Górę malowałam dokładnie w taki sam sposób, pamiętając o każdym zakamarku. No i w zasadzie sukienka prawie gotowa. Teraz przechodzimy do rękawków. Tu się troszeczkę wycwaniłam i użyłam bardzo dużej ilości wody i farby. Właśnie tak, żeby przesiąkła mi na wylot, żebym nie musiała już malować od wewnątrz tych rękawów. Znowu musiałam uważać na światło, na cień, pilnować cały czas tego. A tu możecie zobaczyć moją kokardę studniówkową. Tak, z tyłu sukienki miałam przypiętą taką kokardę na studniówkę. No i gwóźdź programu, czyli baletki. Baletki również maluję w taki sposób, a nie inny i macham do Was stopą. Tak wszystko mi wysychało i czekało na dzień nagrywek. No i finalnie sukienka już z doszytymi rękawkami prezentuje się w następujący sposób. Akcesoria. Musiałam zrobić z tego dziwnego pałongo coś tam, tak żeby mógł mną sterować mój kolega. No i możecie zobaczyć, jak to wszystko finalnie wyszło. Mam szczerą nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie za mnie kciuki. Naprawdę się bardzo starałam. No i co? Mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się, pa!